Cześć. Ostatnio na Instagramie wrzuciłem takie pytanie, żebyście podpowiedzieli mi, o czym chcielibyście posłuchać na vlogach. I było kilka fajnych pomysłów. Na jeden już odpowiedziałem, jest to o błyskaniu na imprezie, więc podlinkuję wam to gdzieś na końcu. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć temat, co takiego kocham w fotografii, albo za co pokochałem fotografię. Zrobiłem sobie taką listę znowu. Ostatnio fajnie mi się pracowało z taką listą, więc stwierdziłem, że sobie zrobię takie punkty, do których będę się odnosił. A że nie mogłem spać w nocy, bo obudziłem się około drugiej z jakąś taką weną, więc sobie pospisywałem te rzeczy i będę sobie to omawiał. No, to możemy zaczynać. Okej, a więc za co kocham fotografię? To będzie dość chaotyczne, bo spisywałem sobie tak, jak te myśli pojawiały mi się w głowie. Więc możliwe, że coś się nawet powtórzy. Zobaczymy. No więc tak sobie będę to poruszał. I zacząłem sobie od takiego błahego powodu, za co kocham fotografię. To jest za ten moment, kiedy naciskam spust migawki. I dla mnie w tym momencie czas się zatrzymuje. To dla mnie znaczy tyle, co to, że dzięki temu urządzeniu magicznemu, jak dla mnie, jestem w stanie zatrzymać pewien moment i zapamiętać go. I kocham to uczucie, kiedy to się dzieje. Czyli ten sam moment naciśnięcia spustu migawki i zatrzymanie chwili. Za co kocham jeszcze? Za wszystkich ludzi, których do tej pory poznałem, za wszystkie nasze pary, za relacje, które budujemy z nimi, między nimi. A za to, że miałem tak ogromną możliwość, w sumie tak ogromne szczęście i możliwość, aż ich wszystkich spotkać. Część z nich jest teraz moimi bardzo bliskimi znajomymi, niektórzy przyjaciółmi. Za możliwość poznania fotografów, którzy tak samo tworzą niesamowite rzeczy, którzy przyjeżdżają do nas na warsztaty, żeby się czegoś od nas nauczyć, zainspirować się. Za tych wszystkich magicznych ludzi, których poznałem dzięki fotografii, dzięki temu urządzeniu. Okej, będzie cięcie, bo sąsiedzi mają remonty jakieś, więc muszę trochę się sprężać i trochę wciskać między te wiercenia i inne tego typu rzeczy. A więc kolejną rzeczą jest poszukiwanie światła. Jakby to, że dzięki fotografii zacząłem troszeczkę inaczej patrzeć na świat. Zacząłem inaczej patrzeć na światło. Zacząłem rozumieć światło, wykorzystywać je w taki sposób, którego oczekuję jakby na zdjęciach. I to jest dla mnie takie magiczne i wyjątkowe doświadczenie, patrzenie na świat przez pryzmat światła i tego, jak się rozkłada na danych powierzchniach i co można z nim zrobić. Taka moja obsesja, ale to pewnie już wspominałem. Kolejnym punktem, który sobie tutaj zapisałem, to jest za możliwość dokumentowania życia i swojej podróży przez życie. A jakby to medium, jakim jest fotografia, daje nam ogromną możliwość zapamiętywania tych naszych chwil, tego, co się dzieje aktualnie na świecie, tego, co dzieje się z nami, tego, jak żyjemy, naszych podróży, naszych przygód. To jest dla mnie niesamowite i za to tak bardzo kocham fotografię. Za to, że daje mi poczucie spełnienia się, wolności i własnej wartości. Bo dzięki fotografii czuję się naprawdę spełnionym człowiekiem. Czuję, że to jest to, co w moim życiu jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, z najważniejszych pasji i dzięki temu właśnie, że mogę fotografować i że odkryłem tą fotografię. Realizuję się, spełniam się, czuję wolność w tym, w jaki sposób się realizuję, że mogę to zrobić na milion możliwych istniejących sposobów i nieistniejących, i że robię to tak, jak czuję, nie tak, jak na mnie ktokolwiek wymusza, i że czuję swoją wartość w tym, co robię. Następną rzeczą jest
to było chyba już na samym początku wartość, którą dała mi największą wartość, którą dała mi fotografia, jest to możliwość wyjścia do ludzi. Bo ja byłem i w sumie nadal jestem bardzo skrytym w sobie, zamkniętym w sobie człowiekiem, a fotografia dała mi niesamowitą możliwość wyjścia do ludzi bez konieczności na początku rozmawiania z nimi i nawiązywania jakiegoś większego kontaktu, ale dała mi możliwość przebywania mi w ich towarzystwie, cieszenia się tym. No, także możliwość wyjścia do ludzi. Następne jest możliwość opowiadania historii. Ja bardzo lubię przez fotografię, zarówno pojedyncze, jak i przez całe serię ułożonych zdjęć, opowiadać historię. Historię o ludziach, historię o podróży, historię o tym, co u mnie się dzieje. I to jest jedna z rzeczy, którą naprawdę bardzo mocno kocham w fotografii i którą myślę widać w sposobie tego, jak opowiadam o różnych rzeczach na swoim blogu, czy w historiach tych, które opowiadam o ludziach. Kocham fotografię za to, że mam możliwość pokazania świata własnymi oczami, to w jaki sposób ja go widzę. Wydaje mi się, że każdy mimo wszystko ma ten swój sposób indywidualny, bo kształtuje go nie tylko poprzez naukę fotografii i naukę tego, jak fotografować, ale także przez to, co przeżył w swoim dzieciństwie i przez to, w jaki sposób on postrzega świat, dzięki temu, jak się wychował i w jakim środowisku przebywał. Dlatego wydaje mi się, że każdy z nas, tak czy inaczej, ucząc się tej fotografii, widzi ją na swój sposób. I tutaj też chciałbym przytoczyć fajną historię, myślę, która gdzieś tam mnie spotkała, bo byliśmy na jakimś wyjeździe z naszą parą, jedną, którą fotografowaliśmy, i spotkaliśmy ludzi, z którymi spędziliśmy czas przy ognisku, i taka jedna osoba powiedziała, że ona by chciała, żeby w fotografii powstał taki aparat, który odzwierciedlałby rzeczywistość w taki sposób, w jaki ją widzimy w danym momencie. Czyli żeby był idealną kopią tego, co widzimy, z taką samą rozpiętością tonalną i z taką samą identyczną kolorystyką i z takim jakby realnym odwzorowaniem rzeczywistości. I dla mnie to jest coś, co by chyba zabiło tą niesamowicie kreatywną część fotografii. Ja pamiętam, że pierwszy raz odważyłem się wtedy i wypowiedziałem się na temat fotografii, że dla mnie byłoby to coś, co odebrałoby mi możliwość tworzenia i pokazywania świata w taki sposób, w jaki ja go widzę i w jaki ja troszeczkę kreuję moje opowieści, czyli może już nawet nie opowieści, ale kadry, zdjęcia, buduję światło na zdjęciach, coś ukrywam w mroku, coś pokazuję bardziej rozświetlone. Czy sama fotografia pod światło, że daje mi to niesamowicie kreatywne możliwości i jest narzędziem, które jest takie trochę bardziej abstrakcyjne niż to, co widzimy na żywo przez nasze oczy. Kolejnym punktem, który tu sobie zapisałem, jest to, że fotografia dała mi głos, taki w cudzysłowie, i głos taki nie w cudzysłowie, czyli dała mi odwagę do obrony własnych przekonań, do obrony tego, co myślę o fotografii i w jaki sposób chcę ją pokazywać. I ten głos w cudzysłowie, czyli pozwoliła mi mówić, kiedy jeszcze tego nie potrafiłem, czyli to był taki trudny moment dla mnie, że nie potrafiłem otworzyć się na drugiego człowieka i rozmawiać z nim w normalny sposób, powiedzieć czegoś. I dzięki fotografii mogłem coś pokazać, coś przedstawić, coś powiedzieć. Dała mi możliwość głosu. Kolejny punkcik to będzie za możliwość nieskończonej nauki, przebywania fotograficznej drogi, która też jest dla mnie nieskończona, bo tak naprawdę za każdym razem mogę coś zmieniać w mojej fotografii, mogę uczyć się nowych rzeczy, mogę próbować z rzeczami, które są jakieś totalnie z innej bajki, i tak naprawdę mogłyby się nie sprawdzić w fotografii. A mogę sobie tych rzeczy próbować. To jest dla mnie
niesamowite medium, w którym mogę rozwijać się na nieskończoną ilość sposobów i mogę robić, co tak naprawdę chcę. Nie ma żadnych zasad, które mówią mi, że coś jest złe. Nawet jeżeli to nie jest fajne i nie wygląda wizualnie najlepiej na świecie i nie będzie odebrane przez ludzi jako nie wiadomo jakie fajne zdjęcie czy cudowne dzieło sztuki, to nikt mi nie zabroni tego zrobić. Mogę to pokazać, mogę sprawdzić sam na własnej skórze, czy to jest fajne, czy nie jest fajne. I czy w jakikolwiek sposób sprawdzi się w mojej fotografii. I cały czas mogę poznawać i próbować nowe rzeczy. Nie muszę się do niczego ograniczać. Kolejną rzeczą, za którą kocham fotografię, jest to, jak ona wpłynęła na mnie, w jaki sposób wyewoluowałem jako człowiek, jako fotograf, za to, co dzięki niej przeżyłem, w jaki sposób przeżyłem, to, w jaki sposób odbieram świat, to, w jaki sposób układa się moje życie, to, co u mnie się dzieje. To wszystko, co mam i gdzie jestem, jest w jakimś stopniu związane z moją fotografią i z tym, że zacząłem fotografować. Następne jest za obudzenie we mnie pewnego rodzaju fascynacji otaczającym mnie światem i chęci poznawania go. To zawsze czułem, że gdzieś tam w jakiś sposób świat mnie fascynuje. I chciałem go poznawać, ale nigdy nie miałem takiej odwagi, nie byłem tak bardzo otwarty, nie chciałem go poznawać aż tak bardzo. Wystarczało mi to w takim minimalistycznym stopniu. A dzięki fotografii czuję, że to wszystko jakby we mnie się bardzo rozwinęło, że ten świat stał się dużo ciekawszy w różnych aspektach, bo jak fotografuję coś, bądź jestem w danym miejscu, to zawsze zastanawia mnie, na przykład głębia historyczna danego miejsca i chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o Szkocji, o Irlandii, o Teneryfie. Zawsze gdzieś zaglądam, czytam czegoś więcej. Tak jak ostatnio byłem w Rumunii, troszeczkę zgłębiłem swoją wiedzę o Vladzie Tepesie. Zawsze to zachęca mnie do jakiegoś takiego większego rozwoju i do poznawania świata. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy, ale czekam, aż przestaną wiercić. Ok, kolejna rzecz, już jedna z dwóch ostatnich, to jest zabycie terapią mojego perfekcjonizmu. Bo tak naprawdę to już nawet teraz widać w samym vlogu, że to wszystko nie idzie w tym kierunku tak, jakbym chciał, bo to wiercenie mi przeszkadza, chciałbym to zrobić troszeczkę lepiej. Ale jednak bardzo chcę dla Was to nagrać i zrobić ten materiał, wylać z siebie to, co siedzi we mnie. I akceptuję to, że sytuacja nie jest najlepsza, że te dźwięki słychać i przeszkadzają mi, ale jednak tworzę to, akceptuję i tak samo jest z fotografią. Bardzo często nie do końca idzie tak, jakbym chciał, ale odpuszczam. Próbuję nowych rzeczy, próbuję czegoś innego. Mimo iż nie do końca zgadza się to z moją wizją i wstępnymi założeniami, próbuję, eksperymentuję i tworzę dalej. I jest jeszcze jeden, ostatni punkt. Za cały proces twórczy kocham fotografię. Czyli od momentu, kiedy w mojej głowie powstaje jakiś pomysł, zapisuję sobie jakieś notatki odnośnie tego pomysłu, rozpisuję sobie różne rzeczy z nim związane, stylizację, światło. Różne rzeczy, które będą z nim związane, to, co chciałbym osiągnąć, to, jakich środków mogę użyć, a jakich wydaje mi się, że powinienem użyć, żeby je osiągnąć. Przez późniejsze naciśnięcie spustu migawki, budowanie kadru, ustawianie światła, szukanie tego światła, szukanie lokacji, cały ten proces, który składa się na tworzenie pojedynczego zdjęcia, tworzenie historii, później kolor. Brak koloru, obróbka, to wszystko prowadzące później do budowania całej historii z tego wszystkiego, co stworzyłem,
To jest dla mnie niesamowita, ogromna radość i miłość w tworzeniu tego i jakby możliwość, że nawet nie wiem co, że to zostało mi dane i że cały czas się w tym spełniam, to nie gaśnie i ja cały czas się tym jaram. To jest magia, jak dla mnie tego, w jaki sposób fotografia działa na mnie i w jaki sposób ja działam na swoją fotografię. I myślę, że to by było wszystko, a tak naprawdę tylko mała część, która gdzieś w danej chwili się pojawiła, bo tych aspektów pewnie jest dużo więcej, a dużo tego siedzi w mojej głowie, nie odkryłem tego tak jeszcze tak naprawdę. Trochę się teraz spieszę z tym mówieniem i nadganiam, bo cały czas tu wiercą, a ja bym chciał, żeby to fajnie wyszło i trochę tak gonię, no ale mniejsza z tym. I tak podsumowując, dla mnie fotografia to jest dużo, dużo więcej niż aspekty techniczne i sprzętowe. Bo to jest prawie wszystko, o czym mówiłem, jest ponad aspektami technicznymi i prawie w żaden stopniu się z nimi nie wiąże. Może tam ten ostatni punkt i być może pierwszy czy drugi o tym naciśnięciu spustu migawki. Reszta to są rzeczy, które są w mojej głowie, jakieś psychologiczne i rzeczy, które gdzieś tam się po prostu wiążą z fotografią. Skończyło mi nagrywać, nie wiem w którym momencie urwało, ale no dziękuję wam, że przetrwaliście to. Tu powinna być informacja o tym vlogu z lampą błyskową. I myślę, że to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, dlaczego kocham fotografię. No, także dzięki i pa, pa. I dzięki za pytania.